Jak zawsze w okresie letnim Archiwum Państwowe w Lesznie wychodzi z wystawami na rynek. Ustawiona w cieniu ratusza wystawa o właśnie takim tytule przedstawia elementy i detale architektoniczne kilkudziesięciu leszczyńskich kamienic. Znajdziemy tu archiwalne fotografie z zasobów archiwum, a także współczesne autorstwa pomysłodawcy wystawy i pracownika archiwalnego Mateusza Gołębki. Część wystawy stanowi dokumentacja techniczna, w tym kilka nigdy nie wykonanych projektów, a także pocztówki. Wystawa zorganizowana została z okazji przypadającego na 9 czerwca Międzynarodowego Dnia Archiwów. Cieszymy się bardzo, że możemy mieszkańcom pokazać już kolejną plenerową wystawę, bo staramy się, żeby zawsze w okresie letnim, tam powiedzmy czerwiec, lipiec, sierpień, na rynku stawały wystawy, które przygotowuje Archiwum Państwowe w Lesznie, żeby po pierwsze pokazywać nasze zbiory, ale także, żeby pokazywać historię miasta, regionu. I to myślę, że cieszy i nas, i mam nadzieję, że będzie cieszyło mieszkańców i że będą przy okazji pobytu w pobliskich leszczyńskich ogródkach na rynku będą mogli przyjść, wyjść sobie na chwileczkę, zajrzeć na tą wystawę, podziwiać leszczyńskie kamieniczki od tej innej strony, której często pewnie nie znają, bo myślę, że nie każdy z nas miał kiedykolwiek okazję wejść do jakiegoś wnętrza i zobaczyć, jakie one są piękne w środku. Więc myślę, że to jest ciekawa okazja na to, żeby zajrzeć po prostu do środka kamieniczki i zobaczyć, że to nie jest tylko to zewnątrz, co my widzimy, ale to jest przede wszystkim wnętrze, które czasami jest naprawdę bardzo bogate i bardzo historyczne, bym powiedziała.